Rozpoczynamy walkę w grupie trzeciej, grupie C. Junior Hurtap Łęczyca kontra Jantar Ustka. Junior Hurtap przegrał pierwszy mecz 2-5 z Futsal Przeworsk. Jantar Ustka natomiast pokonała Gwiazdę Ruda Śląska 6-3. Z pewnością będzie to bardzo interesujący mecz. Skład juniora Hurtapu Łęczyca: 89 Patryk Sobczak, 8 Adam Fogiel, 11 Jakub Pacałowski, 20 Paweł Hurnik, 7 Jakub Ciastko, 81 Arkadiusz Domagalski, 19 Kamil Klimczak, 6 Jakub Stegliński, 16 Jarosław Witkowski, 10 Grzegorz Grabas, 18 Patryk Borucki, 3 Patryk Basiński i 5 Krzysztof Zdończyk. To jest ekipa trenera Andrzeja Antosa. Jantar Ustka w składzie: 55 Wojciech Przychoda, 13 Przemysław Przybylski, a tymczasem mamy już pierwszą bramkę właśnie dla Jantara Ustka. Numer 10 Karol Czubak. Ile to sekund minęło? Zaledwie 17. Już ekipa znad morza prowadzi. Bardzo szybko, bardzo dobrze weszli w ten mecz podopieczni Piotra Piszki. Ale dokończę jeszcze czytanie składów, gdyż no tutaj bardzo szybko do roboty wzięli się grający na czerwono-czarno piłkarze Jantara Ustka. Z siódemką kapitan Michał Zborowski, 10 strzelec bramki Karol Czubak, 12 Oskar Hawdurowicz, 9 Patryk Szabat, 8 Grzegorz Górawski, 6 Michał Brzozowski, 4 Maciej Dawid i 3 Szymon Obolewski. Kolejna akcja Jantara, przepraszam. Uderzenie z dystansu, małe zamieszanie pod bramką i znów Karol Czubak miał swoją szansę. Nie najlepiej rozegrany ten rzut rożny, ale jeszcze będzie szansa. Chciał takim zwodem do lewej nogi minąć rywala Przemysław Przybylski. Nie udało mu się to. Przybylski wycofał do tyłu, ale bardzo nieudany ten strzał Oskara Hawdurowicza. Junior Hurtap Łęczyca, jeśli myśli w ogóle jeszcze o ćwierćfinale, a na pewno tak jest, musi koniecznie ten dzisiejszy mecz wygrać. W innym przypadku raczej będzie to już pożegnanie z tym turniejem. Ciastko, ale nie opanował piłki i rozpoczął od bramki Przychoda. Bardzo ładnie to zrobił gracz z numerem 10. Junioru Hurtap Grzegorz Grabas zobaczył, że jest troszeczkę miejsca. Zaryzykował, no i od razu uderzył. Pretensje teraz trener Piotr Piszko ma do swoich podopiecznych, że źle kryli w tej sytuacji. No i zdecydowanie ma rację. Gdyby nie golkiper Ustki Wojciech Przychoda, mogło być już 1-1. Kolejne uderzenie z dystansu, wyblokowane. Czubak zagrał na prawą stronę, tu jest Przybylski, chciał chyba z pierwszej piłki. Nie udało się, puścił ją w kozioł, no i potem już miał problem z czystym strzałem. Tymczasem prawą stroną junior, no i naprawdę na razie widzimy dobre tempo tego spotkania. Jest na co popatrzeć. Pacałowski, Fogiel, Hurnik, Pacałowski, Fogiel. Trochę pochopna decyzja o strzale. Pacałowski,
Na prawej stronie jest kapitan zespołu Jakub Ciastko, ale wyszedł już poza obręb pola gry gracz junioru Hurta Płęczyca. W tej grupie jeszcze mecz Gwiazda Ruda Śląska kontra Futsal Przeworsk, to bezpośrednio po tym spotkaniu. Ale zobaczymy, jak skończy się ten mecz. No jeśli Jantar wygrałby, no to już wtedy miałby pewny awans. Potężne uderzenie, ale przyjął na nogi Adam Fogiel. No i teraz Hurnik. Fogiel dopiero wbiega po lewej stronie Pacałowski. Właśnie do niego jest piłka kierowana do środka, ale wydawało się, że nie będzie faulu, a jednak dopatrzył się przewinienia na Jarosławie Witkowskim arbiter tego spotkania. To pierwsze przewinienie Jantaru Ustka. No i zobaczmy, czy zawodnicy z Łęczycy wyrównają stan gry. Troszkę nie zrozumieli się Hurnik i Pacałowski, przez co ten strzał już był taki troszeczkę na alibi. Jeszcze Pacałowski. Kolejny rzut rożny. Do tyłu. Tutaj jest Grabas. Grabas! Dobre uderzenie. Jeszcze raz korner, tylko że z drugiej strony. Jeszcze raz Grabas! Obok lewego słupka bramki Wojciecha Przychody. Dobre teraz wyprzedzenie. Przybylski! Faulowany! To może być groźna kontuzja, no tam bardzo, bardzo nieprzyjemne wejście. Pokazuje, że jednak będzie wszystko ok. Żółta kartka dla Jarosława Witkowskiego. Naprawdę był to bardzo groźny wślizg, który mógł zakończyć się poważnym urazem zawodnika z Ustki. Właśnie jeszcze raz Przybylski, ale na szczęście u niego już z jego zdrowiem wszystko w porządku. Hawdurowicz do Przybylskiego. Przybylski. Zborowski. Z przodu jest Czubak, próbował zgrywać tę piłkę do partnera z drużyny, jednak Zborowski nie przebił się przez dwóch obrońców junioru Hurta Płęczyca. Teraz złe wprowadzenie piłki, ale naprawił swój błąd szybko gracz Łęczycy. Szansa i mamy wyrównanie! Paweł Hurnik zagrywa do Jakuba Ciastko. No i kapitan zespołu. Przepraszam, oczywiście kapitanem jest Jakub Pacałowski, ale Jakub Ciastko, jego imiennik, umieszcza piłkę w siatce Jantaru Ustka. No i mamy wyrównanie na 7 minut i 10 sekund przed końcem pierwszej części gry. Od 2-3 minut to właśnie gracze z Łęczycy byli bardziej aktywni, stwarzali sobie lepsze sytuacje, no i jedną z nich wykorzystali. Na pewno oni potrzebują punktów w tym meczu, dobrze o tym wiedzą. Tutaj mocno skoncentrowani wychodzili na to spotkanie. Zaczęli bardzo źle, bo to już na samym początku, w 17 sekundzie stracili bramkę, ale teraz
konsekwentnie starają się strzelać na bramkę rywala, no i jeden z takich strzałów zakończył się powodzeniem. Fogiel. Szabat. Zborowski. Szabat. Czubak. Aut dla Jantaru. Uderzenie z dystansu, tam jest rykoszet. W jedną stronę rzucił się golkiper junioru Hurta Błączyca. W bramce widzę z numerem 81 Arkadiusz Domagalski. On zastąpił w bramce w porównaniu z pierwszym meczem Patryka Sobczaka. Ciastko na prawą stronę. Odegranie piłki właśnie znów do Ciastki. Dobrze w obronie Michał Zborowski. Pacałowski wycofały, Fogiel, ale wysoko nad poprzeczką. Szybkie wznowienie przez bramkarza. Czubak, strzelec pierwszej bramki, ładnie odwrócił się z tą piłką, mając na plecach rywala. No i teraz uspokojenie, wycofanie do tyłu, ale znów pójście do przodu. Bardzo dobrze rozkładają tempo tych akcji gracze w czerwonych koszulkach. Raz szybciej, raz wolniej. To na pewno może wprowadzać w błąd i małe zamieszanie w szeregach obronnych junior Hurta Łęczyca. Długie podanie, ale bardzo ładnie przeciął tę piłkę Michał Zborowski. Gdyby nie to, w dobrej sytuacji byłby Kamil Klimczak. Teraz szansa. Pacałowski, poprzeczka, jeszcze dobitka. Nie trafia praktycznie do pustej bramki. Wymieniony przeze mnie przed chwilą Kamil Klimczak. To była doskonała sytuacja na wyjście, na prowadzenie dla junioru Hurtap, ale wciąż na tablicy świetnej remis. Szabat. Hawdurowicz oddał piłkę Szabatowi. Hawdurowicz. Długa piłka do przodu. Tutaj nie było faulu. Czubak. Jeszcze Szabat. Jeden zwód, drugi. No i ostatecznie tylko boczna siatka. Dobry, żywy mecz. Jedni i drudzy wiedzą, o co grają. I widzimy to zdecydowanie na boisku. Grabas. Grabas na lewo do Fogiela, ale trochę za mocno. Niedokładnie. I stracona szansa na skonstruowanie jakiejś dobrej akcji. Gurawski. Gurawski próbował środkiem, ale stracił piłkę i teraz dwóch na dwóch wychodzi Hurtap. Już zdążyli wrócić pod swoje pole karne gracze z nadmorza.
Dobry pressing Czubaka, jeszcze starał się naciskać Szabat, ale nie miał problemów z opanowaniem piłki. Hurnik, właśnie on przy piłce. Hurnik, tam w gąszczy nóg, nie był w stanie przebić się. Teraz Czubak, główka i bramka! 2-1. Druga bramka w tym meczu Karola Czubaka. Świetne dośrodkowanie, wrzucenie tej piłki. No i wykorzystał swoje warunki fizyczne, wykorzystał wzrost. Pokonał Karol Czubak Arkadiusza Domagalskiego i na 2 minuty i 50 sekund przed końcem pierwszej części gry znów na prowadzeniu Jantar Ustka. Zaskoczyli tym długim podaniem swoich rywali gracze z Ustki. Opłaciło się. Górawski. Zborowski na prawo. Tutaj jest Przybylski. Przybylski. Hurnik. Strata piłki. Czubak, ach, miał szansę na hat-tryka, ale tam będzie przerwa w grze. Pokazuje, że coś nie tak jest z kolanem. Najprawdopodobniej to Jakub Pacałowski, jeśli dobrze widziałem. Z numerem 11. Już opieka medyczna przy zawodniku. Od razu jak zawodnik junioru Hurtap upadał na parkiet, pokazywał, że będzie potrzebna pomoc. Miejmy nadzieję, że za chwilę ten młody chłopak wstanie o własnych siłach. Jeszcze go zobaczymy w drugiej połowie spotkania, ale także w dalszym ciągu, w dalszych meczach. No ale widzimy, nie jest w stanie sam zejść z boiska. Potrzebuje pomocy kolegów. No i też wielkie brawa dla rywala, dla bramkarza junior Hurta. No niestety, niestety nie wygląda to najlepiej. Już Jakub Pacałowski poza parkietem wyraźnie cierpi. No miejmy nadzieję jednak, że wróci do gry i będzie wszystko z nim w porządku. Wracamy do meczu. Minuta 50 do końca pierwszej połowy. Nie było faulu Przybylskiego. Próbował przebijać się Michał Brzozowski. Zborowski. Przybylski. Ale stracił piłkę. Teraz Ciastko. Grający jako kapitan w tym momencie, gdy zszedł Jakub Pacałowski. Poddenerwowany coach Jantara Ustka, pan Piotr Piszko, zwraca co rusz uwagę swoim podopiecznym, jak powinni się ustawić, co powinni poprawić, aby być może strzelić kolejną bramkę. Minuta 9 sekund. I o czas właśnie prosi trener Jantara Ustka Piotr Piszko. Ja spoglądam jeszcze poza parkiet, tam cały czas opatrywany Jakub Pacałowski. Wygląda na to, że może być problem dla ekipy z Łęczycy. Widzimy, najmniejszy ruch nawet powoduje ból tego zawodnika. W
My wracamy po tym czasie dla trenera Piszki. Hafturowicz do Przybylskiego. Taki nieprzygotowany zupełnie ten strzał. No i efekt Państwo widzieli. Fogiel. No ale przekombinowali gracze z Łęczycy. Przybylski. Przybylski ma dużo miejsca na tej prawej stronie. Zablokował jego strzał Adam Fogiel. 40 sekund do końca pierwszej połowy. Czy jeszcze któraś z drużyn postawi na atak? Będzie chciała za wszelką cenę strzelić gola do przysłowiowej szatni. Zobaczymy. Przybylski. Przybylski znów uwikłał się w pojedynek. No i stracił piłkę. Ale dobry powrót całej czwórki piłkarzy z Ustki. Przybylski, Przybylski. Chyba troszeczkę za dużo tych zwodów, tych trików. Troszeczkę bardziej powinien grać chyba zespołowy, grający z trzynastką gracz z Ustki. Teraz dobra wymiana, ale dobrze też wrócił z dziesiątką Grzegorz Grabas. Fogiel. Hurnik, wycofanie, tutaj jest właśnie Grabas, ale nie zdążył oddać strzału na bramkę. Po 12 minutach to Jantar Ustka prowadzi 2-1, a my słyszymy się po krótkiej przerwie. Wracamy na drugą połowę meczu. Junior Hurta Płęczyca kontra Jantar Ustka. Do przerwy prowadzi zespół z Ustki 2-1. Tam jakieś spięcie pomiędzy zawodnikami jednej i drugiej drużyny. Sędzia już zwraca uwagę. To Karol Czubak, strzelec dwóch goli dla Jantaru. I Adam Fogiel, jeśli dobrze widziałem, tak jest. Ciastko, taki no-look pass teraz do swojego kolegi z drużyny, do Grzegorza Grabasa. Fogiel, piękne zagranie, naprawdę to musi być bramka, tak jest. Ależ piękna akcja. Junioru Hurta Płęczyca i drugi gol Jakuba Ciastki. Naprawdę. Kuba Ciastko, ale też trzeba docenić świetne zagranie Fogiela do Witkowskiego. Ten tuż przed bramkę, praktycznie już potem do pustej bramki strzelał Kuba Ciastko. Szybko stracili bramkę w pierwszym połowie. Gracze z Łęczycy, no to teraz odpłacili się tym samym swoim rywalom. No i mamy 2-2. Przypomnę może sytuację w tabeli grupy trzeciej. Junior Hurta Płęczyca na razie bez punktu. Jantar pierwszy mecz wygrał.
Więc ma na swoim koncie 3. No gdyby dzisiaj, gdyby teraz wygrał z Łęczycą, byłby już pewny awansu do ćwierćfinału. Ale a remis sprawi, że jeszcze będzie musiał walczyć z futsalem Przeworsk w ostatnim meczu grupy. Poczekajmy to jeszcze ponad 10 minut tej drugiej części gry. Już 4 bramki oglądaliśmy w tym meczu. Myślę, że na tym się jeszcze nie skończy. Znów bardzo dobre zagranie wzdłuż bramki. Znów próbował gracz z 16, czyli Dawid Jarosław Witkowski. Przycisnęli na początku tej drugiej połowy piłkarze w niebieskich koszulkach. A teraz Adam Fogiel zupełnie bez zastanowienia kopnął tę piłkę, ale tam nie było nikogo z jego partnerów. Patryk Szabat. Hawdurowicz do tyłu, do kapitana drużyny Michała Zborowskiego. Hawdurowicz, Czubak na prawą stronę. Tutaj jest Szabat. Szabat, nie ma tam faulu. A jednak faulował Patryk Szabat. Pierwsze przewinienie w tych drugich 12 minutach ekipy Jantarłustka. No, chyba delikatnie popchnięty tutaj był gracz Junior Hurtap, ale sędzia gwizdek sędziego milczał. I teraz kontra. Będzie uderzenie na bramkę, ależ bliski pokonania Wojciecha Przychody był gracz z dziesiątką, to Grzegorz Grabas. No tam też ta piłka zaplątała się między słupkiem, między bramkarzem a nogami kapitana Michała Zborowskiego. Teraz ciekawe wznowienie. Szabat tam w ślisk jeszcze, ale wciąż przy piłce gracze z Ustki. Szabat, ale Czubak schowany za dwóch obrońców nie miał prawa przyjąć ani otrzymać tej piłki. Zborowski stracił ją. O, teraz taki trochę chwila takiego radosnego futsalu z jednej i z drugiej strony. Dużo strat, dużo przechwytów, takich podań typowo tylko do przodu. Uspokoił sytuację Czubak, wycofał do Zborowskiego. No ale nie popisał się z kolei Oskar Hawdurowicz. Widzimy, ta lewa strona, przepraszam, zupełnie inaczej funkcjonuje w tej drugiej połowie. Groźny strzał z dystansu Pawła Hurnika. Karol Czubak nie jest faulowany, ale odzyska piłkę, czy jednak nie? Tak, odzyskał. Zgrywa tuż przed bramkę, ale tam troszeczkę nieprzygotowany na to był Patryk Szabat. Jeszcze out. Hawdurowicz. Pokazuje, że rywal dotknął tej piłki. No i faktycznie sędzia przyznaje mu rację. Będzie corner. Zborowski. Jest tam okazja. Zborowski tutaj powinien chyba do tyłu właśnie, do Hawdurowicza wycofać, ale ten popełnił prosty błąd. Teraz trochę się zrehabilitował, przeciął to ważne podanie. Nie ma faulu i 2-1 wyjdą. Nie, kapitalna interwencja Michała Zborowskiego. Jeszcze będzie okazja, tam będzie Czubak, nie. Zborowski, zablokowany ten strzał. Ciastko. Jest zagranie na drugą stronę, uderzenie głową. Strzelał Krzysztof Zdończyk, ale obok lewego słupka bramki Wojciecha Przychody. Bardzo ciekawa ta druga połowa. Zdecydowanie lepsza niż pierwsza, aczkolwiek do pierwszej też nie moglibyśmy się za bardzo przyczepić. Bardzo dobry mecz oglądamy dzisiaj teraz tutaj w Pniewach. Karol Czubak, uderzenie! Ale zaskoczył golkipera junioru Hurtap Łęczycy Arkadiusza Domagalskiego i znów
po raz trzeci w tym meczu na prowadzeniu Jan Taruska, trzeci gol Karola Czubaka. Zasłonięty Arkadiusz Domagalski, tam było dwóch obrońców, a mimo wszystko obrócił się z piłką napastnik Jan Taruska. No i umieścił piłkę w siatce. No tam teraz zdecydowanie powstrzymywany Jakub Ciastko. Drugie przewinienie. Piłkarzy z Ustki. Do końca tego meczu 7 minut 13 sekund. Uderzenie potężne na bramkę, ale obok słupka. Teraz powinni chyba uspokoić trochę grę. Ubrani na czerwono gracze Jantara. Hawdurowicz do środka, tu znów jest Czubak. Bardzo dobrze gra tyłem do bramki ten zawodnik, poza tym jest wysoki. Ma bardzo dobre warunki fizyczne. Mamy zmianę w drużynie z Ustki. Wchodzi Przybylski. Zmienił Patryka Szabata. Sędziowie wstrzymali akcję. Uderzenie Hawdurowicza, no i naprawdę musiał teraz na wysokości zadania stanąć Arkadiusz Domagalski, aby ta piłka nie wpadła po raz czwarty do jego siatki. Karol Czubak, no ale tym razem nie dał się zaskoczyć golkiper Hurtapu. Uderzenie takie już bardzo na uwolnienie. Oj, faulowany teraz zdecydowanie był gracz z dziesiątką, tutaj Grzegorz Grabas bezpardonowo wszedł od tyłu, jeden z graczy z Ustki. Gwizdek arbitrów jednak milczy. Przybylski trafił w słupek. No, jestem trochę zaskoczony taką decyzją arbitra, tutaj faul był na pewno. No ale zostawmy już tę akcję, skupmy się na tym, co się dzieje tutaj na meczu. Znów czegoś zabrakło, znów nie mogli skonstruować dobrej akcji. Niebiesko-biali. Czubak przyjął piłkę ręką, no i zauważył to sędzia spotkania. To trzecie przewinienie. Jeśli chodzi o graczy z Ustki, groźnie uderzał Ciastko, ale nic z tego nie wyszło. Czubak świetnie przyjął piłkę na klatkę piersiową. Czubak już upadał, uderzył jednak. Ale obok słupka bramki Arkadiusza Domagalskiego. 5 minut 45 sekund do końca tego spotkania. Czy Hurtap jest w stanie wyrównać? Czy jest w stanie strzelić kolejną bramkę? Teraz błąd. Będzie kontra 2 na 1. Hawdurowicz wycofuje do Czubaka. Bramka, tak jest. Czwarty gol w tym meczu Karola Czubaka. Naprawdę znakomita kontra. Oskar Hawdurowicz przejął tę piłkę, ruszył na bramkę. Odegrał do Czubaka, ten miał tam drobne problemy z oddaniem czystego strzału, ale ostatecznie piłka w siatce 4-2, no i w bardzo trudnej sytuacji już teraz junior Hurta Płęczyca. To może być początek końca ich w tym turnieju, aczkolwiek nie odbierajmy im jeszcze szans, mają ponad 5 minut na strzelenie dwóch goli, a jak dobrze wiemy 5 minut to bardzo dużo czasu. Już nawet dzisiaj przekonaliśmy się, że można dwie bramki strzelić w ciągu dosłownie kilkunastu, kilkudziesięciu sekund.
ale muszą też pamiętać o obronie trzech na... Teraz już trzech, bo szybko, dobrze wrócili obrońcy Hurta Połęczyca. Ale uderzał Oskar Hawdurowicz. Będzie jeszcze egzekwował rzut rożny. Już wykonany uderzył, ale niecelnie kapitan Jantara Michał Zborowski. Fogiel. Nie było faulu. Przybylski na prawą stronę. Hawdurowicz. Zborowski. Hawdurowicz. Nie przejął piłki. Górawski. Ciastko uderzył, ale bardzo dobrze zablokowane to uderzenie. Górawski. No, nie zorientował się, gdzie ta piłka poleciała, ale ambitnie walczył do końca. Dopiero odpuścił, jak kazał mu to trener Piotr Piszko. Fogiel. Fogiel z dystansu. Bez większych problemów Wojciech Przychoda. Hawdurowicz po linii. Kamil Klimczak na aut. Zborowski. Dobre zgranie do Górawskiego, nie było faulu. Obrócił się z piłką Ciastko, jeszcze zablokowany, ależ zamieszanie teraz przed polem karnym. Blisko trzeciego gogola Jakub Ciastko. No, nie chce być gorszy niż jego vis-a-vis Karol Czubak. Czubak już dzisiaj 4 gole. Ciastko tylko w cudzysłowie 2. Kurtynowicz. Hawdurowicz, przepraszam. Hawdurowicz, ale naciskany dobrze przez Kamila Klimczaka. Zmuszony był do wybicia tej piłki. Wybił ją na rzut rożny. Ale fatalnie wykonany ten stały fragment gry przez Kamila Klimczaka. Na boisko wchodzi Maciej Dawid w zespole Jędrałustka. Zmienił Oskara Hawdurowicza. Niecałe 3 minuty do końca tego spotkania. Zborowski do Przybylskiego. Przybylski teraz trochę spokoju. Zborowski do przodu. Tutaj jest Maciej Dawid. Sędzia uznał, że faulował zawodnik Jantara Łustka. No, szczerze mówiąc, jestem zdziwiony. No, warunki fizyczne tego chłopaka nie są jakieś znakomite. No, sędzia uznał, że przepchnął zdecydowanie większego od niego gracza z Łęczycy. No, ale mamy przedłużony rzut karny. Uderzać będzie Grzegorz Grabas. Grabas kontra Przychoda. Uderzenie i bramka! To może być bardzo ważny gol. Na 2 minuty i 42 sekundy przed końcem tego meczu. Gracze z Łęczycy łapią kontakt. Kontakt 4 do 3 już tylko dla Jantara Łustka. No, przypomnijmy, że teraz każde kolejne przewinienie graczy w czerwonych koszulkach będzie skutkowało przedłużonym rzutem karnym, a jak widać ten element gry dobrze mają opanowany piłkarze z Łęczycy. Przybylski nie był faulowany. Przywołany Przemysław Przybylski do sędziego. Ostrzeżenie, że ma się zająć graniem, a nie sędziowaniem. Ma Łęczyca z pewnością wyczuła swoją szansę i będzie
starała się strzelić kolejną bramkę. Ciastko! Po nogach Zborowskiego. Grabas do tyłu. Ciastko. Przybylski, ale źle zagrał i teraz Fogiel. Fogiel! Ależ niewiele brakowało. A Przychoda musiałby po raz czwarty wyciągać piłkę z bramki. Dobrze, Hawdurowicz minął jednego, drugiego rywala. Nie ma faulu i będzie groźna sytuacja. Ciastko, rykoszet. Ma pretensje teraz Piotr Piszko do arbitra, że nie, ten nie gwiznął przewinienia. Nie odgwiznął faulu na jego piłkarzu. Przycisnęli teraz gracze Hurta Połęczyca. Hawdurowicz. Dobrze, odegrał do Przybylskiego, ten do tyłu do Zborowskiego. Ten do strzelca wyborowego swojej drużyny, Czubaka. Ale tym razem zawodnik stracił piłkę. Świetny wślizg Hawdurowicza, naprawdę klasowe zagranie. Czubak świetnie się obrócił, Przybylski. Przybylski, ale już strzał marny. Minuta 10 do końca, coraz mniej czasu dla Hurta Połęczyca. No i fatalne zagranie Fogiela. Hawdurowicz, czy będzie uderzał? Nie, podaje Przybylski. Przybylski, Hawdurowicz! Mógł zostawić tę piłkę do Czubakowi. Z pewnością ten strzeliłby piątego gola w tym spotkaniu. Ale nie cały czas przy piłce piłkarze z Ustki. Nie ma wsparcia Czubak, ale teraz wszyscy już skoncentrowani na obronie, aby nie stracić w ostatnich sekundach bramki. Uderzenie, jeszcze rykoszet. Zborowski wyjaśnia sytuację. Przybylski prawą stroną. Tam wślizg Ciastki. No na pewno nie trafił w piłkę, ale też nie trafił w rywala. Nie ma mowy o rzucie wolnym. Gramy dalej. Zborowski, Przybylski. Przybylski uderzył. Ach, znów niewiele zabrakło. A padłoby piąta bramka. 26 sekund do końca. Nerwy w ekipie z Łęczycy. Przybylski odzyskał piłkę. Musi jeszcze o nią walczyć. Nie ma faulu. Teraz już jest Adam Fogiel. No takie niepotrzebne jeszcze teraz zaczepienie. Umknęło to uwadze arbitrów. 15 sekund do końca. Zagranie do przodu. Oj, tam chyba zagranie ręką było, ale sędzia nie zwrócił na to uwagi. Piłka wyszła już poza pole gry. 6 sekund do końca. No nie wiem, czy są w stanie jeszcze gracze Hurta Połęczyca strzelić i wyrównać. 2 sekundy i 4 dziesiąte do końca. To już może być ostatnia akcja. Nie, już nic z tym nie zrobią. I koniec meczu. 4-3. Jeszcze na koniec niepotrzebne złe emocje. Sędzia będzie teraz przywoływał zawodników. Junior Hurta Połęczyca przegrywa z Jantarem Ustka 3-4. No i po dwóch meczach jest bez punktu, co praktycznie może powiedzieć przekreśla ich szansę na awans do ćwierćfinału. Przed nimi, przed graczami z Łęczycy, jeszcze mecz z Gwiazdą Ruda Śląska. A za chwilę kolejny mecz grupy trzeciej. Gwiazda Ruda Śląska właśnie podejmie futsal Przeworsk. Kilka minut przerwy i za chwilę wracamy.